To na początek powiedz, jak w ogóle wspominasz swoje okres swoich treningów w Zielonej Górze WKP. Jak wspominasz, jak podchodzisz do tego w pamięci? No na pewno sentymentalnie bardzo jesteśmy tutaj cały czas w kontakcie z trenerem Grzelczykiem. Bo bardzo jestem mu wdzięczny ja osobiście, bo wiele mi pomógł w rozwoju piłkarskim i co, zawsze z sentymentem tutaj wracam gdzieś. Staram się odwiedzać byłych trenerów i dużo rozmawiamy, jak nawet czy ja jestem w Warszawie, czy trener tutaj. Zawsze na święta życzymy sobie wszystkiego najlepszego i jest wszystko w porządku i naprawdę cieszę się, że tutaj trafiłem, bo to dobra szkółka i ten, kto chce pracować, może stąd się wybić naprawdę. A powiedz właśnie, jak to się stało, że z UKP trafiłeś do Legii? Jak przebiegł ten proces przejścia do takiego klubu jak Legia? No, po ostatniej klasie gimnazjum. Miałem tam 3 oferty z klubów ekstraklasy, ale zdecydowałem, najbardziej konkretne było Zagłębie Lubin i Legia Warszawa, ale zdecydowałem się na Legię, bo gdzieś tam też grając tutaj w UKP bardzo lubiłem ten klub i no jednak Legia to Legia, no najlepsza drużyna w Polsce uważam, największa możliwość rozwoju i największy potencjał w Polsce i no i tak to się potoczyło, że zadzwonił do mnie tam scout z Legii, pojechałem na kilkudniowe testy i gdzieś tam się spodobałem i krok po kroku trafiłem teraz do pierwszej drużyny, niedawno zadebiutowałem, więc myślę, że wszystko idzie w dobrym kierunku. Twoja sytuacja w Legii jest coraz mocniejsza i już coraz bliżej jest tego upragnionego miejsca, w którym chciałbyś być, tak? Wszystko tam się wiedzie dobrze. To znaczy, no najcięższy jest ten przeskok z drugiej drużyny do rezerw. No, ciężko się przebić gdzieś tam, ale na szczęście trener Magiera mi zaufał i dał szansę i chcę mu się odpłacić przede wszystkim dobrą grą na boisku i każdego dnia staram się gdzieś tam, bardzo ciężko pracuję, żeby zwrócił na mnie uwagę i dostałem szansę niedawno w meczu z Piastem Gliwice, zadebiutowałem w Ekstraklasie i jestem bardzo dumny, ale nie chcę gdzieś na tym poprzestać, tylko dalej ciężko pracować i zagościć na bardziej na stałe w tym pierwszym zespole. Na sam koniec, jak widzisz takich młodych chłopaków, to co im możesz powiedzieć, jaką radę, żeby trafili do takiego momentu w karierze, jakim ty jesteś teraz? No myślę, że przede wszystkim ciężko pracować i nie oszukiwać samych siebie. Jeśli chcą zostać piłkarzami i będą podporządkowywać swoje życie temu, zdrowo się odżywiać i dbać o takie rzeczy jak sen, szkoła, bo to też bardzo ważne, to na pewno im się uda gdzieś, ale no wiadomo, nie każdy zostanie gdzieś tam piłkarzem, ale na pewno będą dobrymi ludźmi, jeśli tak będzie to wyglądać, jeśli będą mieli wpojone te wartości w swoje życie, no to myślę, że jak tutaj graliśmy już z kilkoma rocznikami, to jest naprawdę sporo fajnych chłopaków, ale wiadomo, od tego, że jest się fajnym chłopakiem do bycia piłkarzem, to jest bardzo długa droga i jeśli wymaga też wielu wyrzeczeń i jeśli to wszystko spełnią i będą ciężko pracować, to na pewno w przyszłości będziemy mieli pociechę z chłopaków stąd.